wspólnej rywalizacji, ale chyba też przyjaźni na lodzie. Proszę bardzo. Z ogromnym wzruszeniem słucham słów pana i Kazika i oglądając zdjęcia, które pokazywane są na planszy. 52 lata byłam skazana na Elwirę, a Elwira skazana na mnie. W 52 roku pojechałam na zgrupowanie łyżwiarzy, jeszcze jako lekkoatletka, nie jako łyżwiarka, po prostu dołączono mnie do grupy i tam poznałam mistrzyni Polski w jeździe szybkiej na lodzie, Elwirę Sorocińską. Oczywiście byłam pełna podziwu i po prostu byłam zaszczycona, że mogę z nią razem przebywać. No ale dopiero ta nasza rywalizacja się zaczęła. Wtedy ja jeszcze dla niej nic nie znaczyłam. Byłam po prostu jedną z wielu dziewcząt, które próbuje jeździć na łyżwach. Przyszła zima, wystartowałam na Mistrzostwach Świata, przepraszam, na Mistrzostwach Polski w Zakopanem. Też po bardzo krótkim okresie treningowym. Z tym, że byłam bardzo wszechstronną osobą i okazało się, że na tych Mistrzostwach Polski zdobyłam 5. miejsce wieloboju, a na poszczególnych dystansach długich 3 i 5 kilometrów zajmowałam 4. miejsce. I tutaj, w tym momencie zaczęła się między mną a Elwirą rywalizacja. Jeszcze taka niewyraźna trochę, bo jeszcze 4. miejsce, a 1., które Elwira zdobyła, to jeszcze bardzo daleko, prawda? Ale już był ten zaczątek, więc tak już troszeczkę liczono się, zaczęto się troszkę liczyć z moją osobą. Drugi sezon przygotowywałam się bardzo solidnie, mając za wzór właśnie Elwirę, więc naśladowałam ją, biegałam za nią, naśladowałam jej ruchy podczas treningu. I muszę powiedzieć, że ten początek nie za bardzo się układał, ale to tak chyba jak w każdym sporcie indywidualnym. I troszeczkę dziewczęta, nie tylko zresztą Elwira, ale i pozostałe koleżanki, troszkę nie bardzo poczuły się na mnie, bo poczuły się w pewnym momencie zagrożone. No, takie drobiazgi jakieś tam, jeżeli to można powiedzieć, że po prostu ja się nie opalałam, dziewczynki na siłę mnie wyciągnęły na słońce i pilnowałam, żebym tam została. Innym razem papiloty zabierały. Ja zawsze byłam po prostu taka trochę nieśmiała. I warunki wtedy były okropne, bo mieszkałyśmy w Zakopanem, w Murach Wańców, w takim domu czasowym. I tak chłopcy w jednym pokoju, w drugim pokoju my. Musiałyśmy przejść do swojego pokoju przez pokój chłopców. I dziewczyny zauważyły, że wieczorem ja, jak już zgaszone było światło, zakręcałam sobie włosy na papiloty, żeby nikt po prostu nie widział. No więc dziewczyny opuściły chłopców i oczywiście jak już te papiloty sobie zakręciłam i chciałam się położyć do łóżka, otworzyli drzwi, zapalili światło. No, było to dla mnie ogromne przeżycie, że tak po prostu z takimi papilotami na głowie oglądają mnie inne osoby. Ale to mówię właśnie, ten początek był taki troszeczkę, że koleżanki troszkę się na mnie boczyły. Niemniej, jak już zaczęłam po prostu dochodzić do poziomu Elwiry, stwierdziłyśmy, kiedyś miałyśmy taki wieczór szczerości, że słuchaj, ty chcesz wygrywać i ja chcę wygrywać. Więc nie możemy do siebie mieć pretensji, bo dlatego trenujemy. Natomiast poza treningiem powinniśmy być koleżankami, bo jesteśmy skazane na siebie. W jednym pokoju mieszkamy, razem wyjeżdżamy na zgrupowanie. Więc wyobraźcie sobie dwie osoby skłócone, mieszkają w jednym pokoju, to byłoby coś niesamowitego. A przecież wytrzymałyśmy 52 lata razem. Więc to jest ogromny czas. I muszę powiedzieć, że pod koniec kariery ta przyjaźń nasza jeszcze się zacieśniła. I jak już Elwira wcześniej o kilka lat skończyła karierę zawodniczą, zostałyśmy jeszcze bardziej przyjaciółkami, bo bardzo dużo nas łączyło.
Elwira urodziła się 1 maja 31 roku. Ja 1 kwietnia na prima aprilis 31 roku. Bardzo mała różnica. Jedno. Darek się urodził na początku 58 roku. Mój synek urodził się na końcu 58 roku, w grudniu. No więc miałyśmy tak, dwóch chłopców, więc i temat do rozmowy wspólny. I byłyśmy gdzieś za granicą, więc szukali jakichś ciuszków, bo wiadomo, że wtedy w Polsce bardzo ciężko było cokolwiek dostać. Więc to wszystko nas po prostu jakoś tak łączyło. Po zakończeniu właśnie mówię kariery, Elwira mieszka, jeszcze wcześniej wyprowadziła się z Elbląga, bo w 1955 roku do Warszawy. Natomiast ja zostałam w Elblągu, ale zawsze jak byłam w Warszawie, Elwira mnie zapraszała do siebie, także nocowałam często u niej w domu, no, była bardzo, bardzo gościnna. Muszę powiedzieć, że była osobą bardzo radosną, bardzo lubiła no, rozrywkę, po prostu nie tylko sport, po prostu. Ja byłam bardziej taka wyciszona. Przed zawodami Elwira nie widać było, że ma tremę. Natomiast ja się całkowicie wyłączałam i po prostu nic do mnie nie docierało. Także tutaj to zupełnie byłyśmy inne. Ale może dlatego dogadywałyśmy się poza treningiem i po prostu było nam mimo wszystko dobrze razem. I bo dzięki właśnie tej rywalizacji osiągnęliśmy właśnie takie wyniki, jak po prostu zdobycie medalu olimpijskiego. Jeszcze przed olimpiadą, tutaj pan Kazimierz Karwarczyk mówił o wyjeździe na olimpiadę. PKO postawił trudne warunki, bo powiedział tak, że jeżeli na mistrzostwach świata jakaś Polka zajmie punktowane miejsce, a więc miejsce do 6, więc na olimpiady pojedziemy. I właśnie te mistrzostwa w Östersund w Szwecji w 60 roku przed olimpiadą były przepustką właśnie na wyjazd na olimpiadę. I tą przepustkę ja wywalczyłam, bo zdobyłam 3/5 miejsca na 1500 na 3 km i w wieloboju, natomiast na 1000 metrów byłam druga, zdobyłam srebrny medal. Tylko na 500 byłam daleko, bo byłam 10. Także uważam, że te mistrzostwa były bardzo ważne, żeby i to właśnie chyba po prostu w pewnym sensie zmusiło PKO, żeby jednak Polki wysłać. No oczywiście niesamowicie liczkową, bo przecież dziewczyny też były w pierwszej połowie drugiej dziesiątki, zajmowały miejsca. Elwira 9 na 500 metrów najlepsze, a tak miały 12, 10, 11 miejsca mniej więcej. I również na tych mistrzostwach Polski Hania Skrzetuska też była w czołówce, bo też zajmowała pozycję właśnie 12-13. Także 4 Polki wtedy były w pierwszej 16 na mistrzostwach świata, a więc po Związku Radzieckim byłyśmy w tym okresie najsilniejsze. Tak krótko, jeżeli chodzi o te mistrzostwa świata. Ja chciałabym tu jeszcze wrócić do takiego momentu. I zawsze, jak przyjeżdżałam, jak już mówiłam wcześniej, spotykaliśmy się u Elwiry, która gościła mnie. I w roku właśnie 2004 i dzwoniłam do